Samorządowcy apelują do prezydenta Dudy. Chodzi o jak najszybsze powierzenie misji utworzenia nowego rządu ugrupowaniom opozycyjnym, które zdobyły parlamentarną większość. Do Sosnowca przyjechał m.in. Jacek Karnowski, były prezydent Sopotu, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Samorządowcy chcą również szybkiego odblokowania środków z KPO oraz przekazania ich miastom. Paweł Jędrusik. Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem prezydenta na premiera. Nie wiadomo także, kiedy powstanie nowy rząd. Dziś samorządowcy apelowali do prezydenta, aby ten nie odwlekał swojej decyzji. My nie prosimy pana prezydenta. My żądamy od pana prezydenta, żeby w końcu zaczął respektować to, czego chce naród, czego chcą mieszkańcy, bo pokazali to ogromną frekwencją i zdecydowanym zwycięstwem grupy opozycyjnej, czego Polacy chcą. Więc niech pan prezydent chociaż raz zachowa się jak prawdziwy mężczyzna i przestaje udawać, że jest jakaś inna możliwość stworzenia rządu, tylko da jak najszybciej możliwość tworzenia rządu przez Donalda Tuska. Jednocześnie samorządowcy zwrócili się do przyszłego rządu z ich zdaniem najpilniejszymi oczekiwaniami, które powinny zostać zrealizowane. Ja chciałabym odnieść się do najważniejszej rzeczy dla nas, do oświaty. Bardzo czekamy na to, żeby zwiększono subwencje oświatowe, żeby nakłady na oświatę osiągnęły co najmniej 3% PKB. Chciałbym upomnieć się o służbę zdrowia. To jest bardzo wrażliwa dziedzina życia, a od bardzo wielu lat wygląda na to, że jest zapomniana. Żadne ruchy nie poprawiły stanu funkcjonowania służby zdrowia i czujemy to jako samorządowcy szczególnie. Wśród oczekiwań jest także zwiększenie udziału samorządów terytorialnych w podatku PIT.